Siemaneczko, moi drodzy, słuchajcie, podobało wam się, jak ostatnio prawie eksplodowałem robiąc triki, więc no co, będziemy kontynuować tą serię, kiedy ja pocę się, żeby się nie zabić. I w ogóle ta forma robienia trików i filmów z trików podoba mi się, bo w sumie, bo zawsze jeśli chodzi o FPV, starałem się latać tak jakby naturalnie, nie piłując danego triku, czyli nie biorę triku na warsztat i go się go uczę po prostu od A do Z, tylko latam sobie po prostu dla przyjemności, a takie filmy powodują, że muszę trochę jakby rozłożyć ten trik na czynniki pierwsze i wydaje mi się, że się go po prostu wtedy też uczę tak naprawdę, więc jest to fajne doświadczenie. Dobra, dzisiaj poćwiczymy sobie taki ruch, który nazywa się profesjonalnie chyba eject. Tak to wygląda. W każdym razie, kiedy lecimy dronem i zbliżamy się do przeszkody, słup, drzewo, cokolwiek, robimy obrót tylko na osi jo. Kurde, muszę się nauczyć, jak to się nazywa. Jo. Nalatujemy na obiekt i wtedy dronem robimy taki obrót w osi poziomej, kiedy jakby odbijamy się tego, od tego elementu i lecimy kawałek do tyłu, a obiekt się oddala w kamerze. Lubię to, to właśnie chyba się eject nazywa. Wygląda to, jest to dosyć proste, a wygląda to tak fajnie, efektownie. Trik ten jest prosty, ponieważ nie wymaga skomplikowanych ruchów. Jest to po prostu takie odbicie. Teraz było bardzo powoli. I to, co ja bardzo lubię, to triki, które są dosyć proste i które są bazą do innych trików. To fajnie pozwala nadbudowywać i robić fajniejsze triki albo takie kombosy. Generalnie chodzi o to, że z tego triku mamy różne wyjścia. Ponieważ możemy lecieć powoli i zrobić sobie takie odbicie, ale też później możemy sobie w różny sposób skończyć ten ruch jakimiś flipami albo lubię takie triki, które pozostawiają dużą wolność i dają możliwość do takiej kreatywności. I wydaje mi się, że właśnie ten eject jest dokładnie właśnie tego typu trikiem, że pozwala nam na kreatywność i bawienie się tym. A do tego jest, wydaje mi się, że dlatego warto trenować na trawie. Rozprawmy, czy jest GoPro. Wszystko działa. Śmigło się trochę wygięło. No i pięknie, GoPro ubrudzone, ale działa. Kurwa, ile błota. Dobra. Gra maszyna. Dron niezniszczalny. Dzisiaj się już napaliłem, bo takie ładne słoneczko było, ale jak się chwilę posiedzi tu na dworze, to w dalszym ciągu nie jest wcale tak ciepło. I fajne właśnie jest to, taki cruising lekko nad ziemią i bach. Dlatego musimy pamiętać na końcu, wychodząc z tego ruchu, kiedy lecimy tam do tyłu, to wydaje mi się, że musimy pilnować gaz, żeby nie było go za mało, bo przy tych ruchach takich w boki i tak dalej wytracamy. W ogóle wydaje mi się, że w tego typu dronach zawsze bardzo efektowne jest takie latanie nisko nad ziemią i oczywiście to też nie jest łatwe, więc to też trzeba się tego nauczyć. No! I tak by wyglądało to z tym trikiem. Ja też sobie potrenuję.
i Was też zachęcam. Więc generalnie mamy przeszkodę, mamy drona, lecimy na wprost. Troszeczkę lekko musimy zrobić takie natarcie, wiecie, żeby nie było totalnie frontalnie, bo jeżeli frontalnie się nagle obrócimy, no to wpadniemy po prostu w przeszkodę, nie? Więc to musi być taki najazd, taki po łuku na obiekt, po czym jest obrócenie i mijamy ten obiekt bardzo blisko. Nacieramy na obiekt, dajemy w bok, robimy piękny taki eject właśnie, kiedy dron mija nas. No i musimy cały czas kontrolować gaz, żeby tego gazu trochę dodać, bo w momencie, kiedy robimy różne ruchy, no to będziemy wytracać prędkość. Lubię ten trik też dlatego, że można go robić naprawdę na bardzo powolnych ruchach. Co wydaje mi się, że tym bardziej zyskuje na atrakcyjności. Możemy sobie robić taki cruising pomiędzy obiektami i się obracać jak taka piłeczka. Warto też, wydaje mi się, że warto też ćwiczyć ten ruch w różne strony. Na przykład mi o wiele lepiej wychodzi w tą stronę, ale o wiele trudniej w tą stronę. No widzicie? W ogóle skręcanie w prawo mam mocną tendencję, muszę dużo pracować nad skręcaniem w lewo. No i tak możemy się bawić, nawet właśnie bardzo pomału. To też powoduje w odbiorcy, który ogląda film, później takie zdezorientowanie, ponieważ lecisz prosto, nagle mijasz, lecisz do tyłu, szybko, gdzieś coś się dzieje. I wygląda to ładnie po prostu na filmie. Ostatnio ktoś mnie pytał, czy takie o lecenie do góry nogami, gdzie dron bardzo dobrze trzyma poziom, nie ma żadnych drgań, czy to jest kwestia umiejętności, czy kwestia tuningu? Tuning. Generalnie tuning. 19 V. Okej, moi drodzy, dobra, dziękuję Wam serdecznie. Dzisiaj taki krótki, prosty ruch. Mam nadzieję, że Wam to w czymś pomoże, wiem, że uatrakcyjni to Wasze latanie. I volume down. I co? Następny raz, może nie będzie trippy spin, bo nie chcę skatować wszystkich dronów, ale może coś innego ciekawego się nauczymy. Pomyślę, zastanowię się, dajcie w komentarzu znać, jakie triki chcielibyście, żebym próbował pokatować. Miejcie na uwadze, że ilość dronów jest ograniczona, więc nie mogę podczas jednej nagrywki skatować wszystkich doszczętnie. Więc dajcie znać w komentarzu, ja się spróbuję do tego jakoś przygotować. Układ jest taki, że nie ćwiczę na symulatorze. Nie ćwiczę na symulatorze, od razu będę próbował to robić na żywo. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziemy prowadzić bilans dronów. Ile do piachu, a ile się udało. Dobra, trzymajcie się, pa.